Pomysł nie jest nowy, ponieważ panie, które szykowały się do porodu u nas w naszym szpitalu, przed pandemią miały taką możliwość, że mogły przyjść i zobaczyć miejsce, w którym będą przebywać. Powracamy do tego, pandemia już się skończyła, możemy rodziców przyszłych wprowadzać na salę porodową. Jest to tak ważne zobaczenie miejsca, ponieważ jest to jeden z filarów udanego porodu, ponieważ znajomość miejsca i znajomość osób powoduje to, że u pacjentek, które będą rodziły, zwiększa się poczucie bezpieczeństwa, a to jest jeden z filarów takiego dobrego, udanego porodu. Znajomość miejsca, mieć ze sobą osobę towarzyszącą, przygotować się w szkole rodzenia i tak naprawdę nic więcej nie potrzeba. Pomysł może nie jest nowy, ale nowe jest całe otoczenie, które tutaj mamy, bo w tym czasie oddział przeszedł kapitalny remont. Co tutaj mamy nowego? Co mamy nowego? Przede wszystkim pary, które spodziewają się dziecka i rodzą razem, mają do dyspozycji 3 sale porodowe z łóżkami, które spowodują to, że można rodzić w różnych pozycjach. Są to zupełnie osobne sale porodowe, są tylko te sale dla nich i mogą być tutaj po prostu w intymnej atmosferze i tylko dla siebie. I tutaj właśnie mamy takie nowoczesne łóżko porodowe. Proszę powiedzieć, jakie ma atuty? No, jedno mamy takie z naprawdę dobrym atutem, z masażem okolicy lędźwiowej. No niestety te łóżka są bardzo drogie, pozostałe są identyczne, tylko tyle, że nie mają tego masażu. Ale mogą te wszystkie rzeczy, które możemy zamontować w tym łóżku, powodują to, że możemy przybierać pozycję, rodząca może przybierać pozycję taką, która będzie dla niej najmniej bolesna i najbardziej wygodna. To nic, tylko rodzić, a wcześniej się tutaj umówić na oglądanie oddziału. Tak, przede wszystkim, tak jak powiedziałam, znajomość otoczenia jest jednym z filarów udanego porodu.